Cześć, witam was drodzy widzowie, serdecznie pozdrawiam w kolejnym odcinku z serii Dying Light na Nintendo Switch. Tak jak obiecałem, spotykamy się po 60 wyświetleniach. I może tym razem zróbmy, że będziemy potrzebować tych wyświetleń 70 albo 5 subskrypcji, tak jak w poprzednim odcinku, i zobaczymy jak nam to pójdzie. A tymczasem udajemy się już do Spike'a. Ponieważ takie jest nasze zadanie. A! Możemy się wspinać po lampach. Fantastycznie. Dobra, spróbujemy się tam szybko przedostać. Dobra, przypominam sobie po krótkiej przerwie. Jak tutaj obcować z padem od Nintendo Switch? Spróbujemy zabić jednego. Leż! Chyba powiedziałem leżeć. Dobra, ruszamy dalej w związku z tym. Może po dachach lepiej by było nam tutaj podążać. Jest to zawsze bezpieczniejsza opcja, niżeli po chodnikach i ścieżkach przemieszczać się. Dobra, ja chciałem przeskoczyć, drodzy mili. Czy my mamy tu coś? Brak miejsca. Doskoczysz tutaj. Fantastycznie. Dobra, będziemy mogli sobie przejść tędy. O, jeszcze oberwaliśmy tutaj na sam koniec. Zatem udamy się pomówić ze Spike'em. Crane. First of all, you did great out there. From now on, if you need something, come see me. And to start with, here's a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive. But you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Dobra, to wracamy do wieży. Zdobyto punkty umiejętności, czyli możemy je wykorzystać jak najbardziej. Przejdziemy do punktów umiejętności. Dobra, poziom przetrwania. No, pakować, zdecydowanie. I teraz kolejne punkty przyznamy poziom siły sobie. My tu zbytnio wyboru nie mamy. Naucz się atakować z wielką precyzją. Może go ogłuszyć jak najbardziej. No nie mieliśmy tu też wyboru. Dobra, schodkami. Tędy się przedostaniemy. Jak najbardziej. Okej, dobra, wskakuj. Pewnie kontaktujemy się z GRE, ale mamy skrzynkę też do zdobycia tutaj. Crane here. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Też, drodzy mili, w drodze przypomnienia, 4 lutego ma premierę druga część tej gry, a będzie to Dying Light Stay Human, czyli warto w nią zagrać. Tu znowu gdzieś na górę? Znowu musimy pokombinować, drodzy mili, jak się dostać.
czasem my z dołu nie możemy dostać się. Dobra, gdzie tu jest jakieś wejście? Dobra, tu jest, już rozpoznaję teren, głównym wejściem wejdziemy sobie i udamy się na górę wieży. Safe, bezpiecznie. Fantastycznie. A ty masz coś dla nas? Klucz do rur. Gaza, apteczka, gwoździe, wytrych, stecz. Okej. I co, windą? Standardowo. Standardowo, drodzy mili. Windziorką na górę, wjedziemy sobie, pogadamy sobie na zebraniu, co mają nam do przekazania i wyruszymy dalej. Reckon's mission failed. Jade called a meeting in the tower. It's my opportunity to finally meet with Brecken and confirm his identity. Dobra, lecimy, lecimy. Nie ma co tracić czasu, drodzy mili. A, tutaj mamy jakieś znaczniki, tu jakiś sklep. Czyli możemy wykonywać także w tej grze misje poboczne, jakieś zadania, aktywności dodatkowe. Crane. Listen, Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters and then Rise's men ambushed him, beat him to a pulp and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him. And you've got to back me up, okay? What the hell, Lena? You can't even walk straight. We need you alive, you idiot. Okay, we're going in. Nie, Jade, act nie, Lena. Confident. Brecken, Lena. Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy Jak to. Jak zwykle, wychylamy się na każdym etapie gry. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, hell. Maybe one more try before we go to Rise. Yeah, okay, fine. Good luck, Crane. Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron, I'll be in touch shortly. Dobra, pójdziemy do kościoła, czemu nie? Look, there's something else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Loratrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died 2 years ago. But Ghazi kept going to the store to pick up her prescription. Co to teraz jeszcze? Apteki są tutaj otwarte? No nie wierzę, nie wierzę. Insistent. So, they kept giving it to him. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from. Ghazi lives under the overpass. And don't mention his mother's death. He won't understand. Dzień matki, czyli co?
no nie, chyba tego zadania niekoniecznie chcemy śledzić. Aha, tu są DLC dodatkowe. Dobra. My chcemy to zadanie śledzić. Otrzymamy 5000 punktów nagrody. Dobra. Idziemy, musimy zejść, tak? Czy my tędy się przedostaniemy? A czemu nam kazą, że na górę iść? Dobra, pewnie mnie to do windy kieruje. Tak trochę ta minimapka nie jest taka intuicyjna w tej grze. Chociaż pokazuje góra, dół. Skakuj crane do windy i lecimy na dół. With most of the runners out of action, Brecken wants the scouts to take their place. That means me. We're supposed to go for the next airdrop right before sunset. Jade will be showing me the ropes. Yeah, that won't be awkward at all. Co tu będzie krępującego, Crane? Rozwalimy kogoś i polecimy i zabierzemy zrzuty i wrócimy. Powtórz, Crane. Że trzeba przyznać, jest bezpiecznie dość, nie trzeba się niczego bać, a jedynie rozglądać, czy coś ciekawego mamy. Co tu na górę znowu? Aś ty. Skakuj tu, Crane. Wziąć gazrurkę. Coś mi mówi, że od tej strony musimy się dostać. Zdecydowanie. Dobra. Udało się. Znowu kontakt z Gerę. Pytanie, jak się ta cała sytuacja potoczy z Gerę. Tower boss is named Brecken and he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Ryze. He's hoarding Antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. I'm on a mission to get Antizin from the airdrop. If I don't succeed, they'll have to come up with something else. Acknowledged. Good job, Crane. You're doing well. Dzięki, dzięki. Nie ma sprawy. Tylko pytanie, jak nasza postać długo może grać tak na dwa fronty. Tu Gerę. Tu ludzie z wieży. Ła! Dobra, bezpiecznie. I do zrzutu, tak? Jak dobrze, znajdź zrzut. Ale fajnie, wróżę sobie, biegniemy teraz. Niebieski cel. Kawa, kawa. Hey. What are you looking for? Something I can use for a tourniquet. Once Ryze takes over this place, we're going to need plenty of them. That's something they do, see? Amputations. Ryze gets a kick out of it. Wondering how I know? That motherfucker kept me locked in a cage for 3 weeks. I saw plenty. Sometimes it was like he was experimenting. See what would do the job best, you know? Machete, axe, shotgun, hell. He took this one guy's leg off at the knee and had to hear time how long it took the poor bastard to bleed out. It's a valid strategy. You kill an enemy, well, that is one down.
But you hurt an enemy. Then you've got the wounded guy out of the fight. Plus, it'll take at least two more people to take care of him. Three, for the price of one. There's value in sadism, I guess. Given the right circumstances. Wow, bet you're a lot of fun at parties. Co, tylko tyle historyjka, drodzy mili? Ja bym chciał sobie, o, dokładnie zreperować tę broń. Bo widziałem, że ona już nie najlepszej kondycji jest. Pusto w śmietniczku. Jak się rozglądam, czy tu jeszcze pod drogą nie można by było jakiegoś prezenciku znaleźć. Bym chciał na górę się dostać. Elegancko, trzy strzaliki. Kawa, puszka z pewnością się nam przyda. Deska podłogowa może niekoniecznie w tym momencie. Kita. A, tu było jedzonko. Dobra, ruszamy już dalej, nie ma co tu... Zamknięte? Crane, three quarters of all airdrops fall in the cauldron. So if you start from there, you'll have the best chance of getting to that drop before Rice's men do. Dajesz. Tak raczej co musimy się, ale tutaj mamy strefę jeszcze do odgarnięcia. Sobie spróbujemy przynajmniej otworzyć wytrychami. Poszło łatwo. Mam nadzieję, że było warto. A przy okazji sobie tutaj papierosy, rura. Fantastycznie, dobra. I tu jest strefa. Tylko pytanie, co jest z tą strefą do końca? Upadliśmy jeszcze. Już padłeś. Mogliśmy co prawda w butlę gazową uderzyć i też by to nam rozwiązało problem. Jade, I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter and wait. A, tu w tym budynku jest ta zamknięta strefa. Czyli co, musimy zejść tu. Dobrze kombinuję? Chyba niekoniecznie. Spadaj stąd. There's a crate. It looks intact. I'll check out what's inside. Dobra, tam schodami sobie wejdziemy elegancko. Tak przynajmniej przypuszczam. No niekoniecznie. Ziomek, ale nie mogę coś dziś trafić w nich, drodzy mili, a masz ty, brzydalu. Ale mocni. Ech.
jak polecieli. Cóż to była za walka. No musimy potrenować tą celność zdecydowanie. No tak, to te zombiaki mogą nas zaatakować. No niekoniecznie tędy. Tylko dobra, gdzie jest ta strefa dokładnie? To jest ten budynek. Mieliśmy ją oczyścić. Spoko. Ktoś tu jest w środeczku. Mój ziomeczku. Dobra, byśmy chcieli zejść tam w dół, tylko pytanie jak? Zawsze jest pytanie jak? Dobra, tędy. Bezpieczniki, też pytanie skąd nasza postać ma zawsze bezpieczniki? A tu jesteście! Odrzuć się! Jeszcze wstajesz? Dobra, musimy sobie naprawić przy okazji broń. Dostaliśmy 1000 punktów doświadczenia. Czy ta strefa jest już aktywowana? Wydaje mi się, że tak. O! Figurka! Haha! Czyli też tutaj możemy znaleźć sobie odpowiednie znajdźki w tej grze. Dobra, ruszajmy dalej. Gdzie ja bym chciał skoczyć? Gdzie? A nie, tu się raczej zabije. Dobra, ryzykujemy. Jeszcze oberwaliśmy. A co to tu się stało tak? Dobra. Czyli mamy strefę sobie odblokowaną. Tu mamy kolejną. Aj. Jeszcze troszkę. Nie wyobrażam sobie tego robić na klawiaturze, drodzy mili. Bo tutaj chociaż wibruje pad przy tych. Tam pewnie. Dobra. Znowu wpadliśmy w jakąś pułapkę. Odsuń się! Standardowo. Dobra. Jak możemy się tam dostać? Przez tamten budynek. Dosłownie w ostatnim momencie. Znowu skrzynie do otwierania. Coś dzisiaj odcinek skrzyń. Ciekawe jakie gwiazdki. Nawet lepsza gwiazdka do rzucania. Sznurek z pewnością nam się przyda. My mamy, z tego co widzę, jeszcze wyżej się gdzieś dostać. Ponownie sznureczek. Fucking hell. Hope I don't end up like this poor bastard. No, chyba nie skończymy tak, Crane. A, mamy zrzut, dobra, czyli zadanie będzie wykonane.
Puste? Nothing here. Leci kolejny zrzut, pewnie będziemy musieli się po niego wybrać. They landed elsewhere, unfortunately, but you're not that far away. Get to those crates before anyone else does. Na moście, na moście. Czyli co? Spadaj na dół, drętwy człowieku. Dobra, tamtędy przedostaniemy się. No łapcie, Crane. Fantastycznie, jeszcze spadliśmy w ostatnim momencie. Dobra, musimy się jakoś na górę dostać, tu drodzy mili. Tutaj terytorium całkiem bezpiecznie. Kurwa, zdecydowanie biegnie, drodzy mili. A on jest na dole, no niestety nie uratujemy ciebie, ziomuś, skoro jesteś na dole. Coś wydawało mi się, że ten zrzut będzie na moście, a jednak to nie most. Gdzieś indziej zdecydowanie. Jade Rice's men got here first. Fuck. Okay. Don't try to fight them. Just find the second one. Look for the smoke from the flare. The crate should be close by. Co, oni mnie nie widzą? Ja sobie tu skaczę, tak? Mamy tu kolejną bezpieczną strefę, gdybyśmy chcieli się przespać do rana. Kurczę, jak to wygląda, drodzy mili, na mapie? A, tu się tak wydaje, że ona jest niedaleko. Ale może ja bym sobie ją odblokował? Ale po górach niekoniecznie będziemy chodzić. Ło! Ten wielki, drodzy mili. Jest pułapka świetna. Mam nadzieję, że one... Czasu do czasu warto kogoś zlikwidować i sobie przeszukać. Ale dziwnie się wspiął po tych schodach. Dobra, jesteśmy już niedaleko, drodzy mili. Jest czerwony dym. Tego z góry bym załatwił sobie. To nie spada, jak już siebie rozwalam. Jezu, nie wiem, drodzy mili, jeszcze tu telefon jakiś zaczął dzwonić. Poczekajcie, dajcie mi moment. Naprawdę, czy ktoś tu musi dzwonić? Dobra, drodzy mili, no nic, taka przeszkoda w nagrywaniu. No niestety, tak to nieraz jest, jak zapomni się wyłączyć głosu, a tym bardziej, jeżeli to nie jest twój telefon.
Kurde, chciałem zostać na górze, drodzy mili. Hej, wy tam schodźcie sobie na dół, my tu spenetrujemy. Puste? Sznurek, kawa. No to. Jakiś mocniejszy ziomek, serio? Ty co tam stała? Sobie spokojniej się przyglądała całej sytuacji? Ale pięknie! Może sobie zreperujemy broń po prostu. Co jest grane? A może już jej nie możemy po prostu? Tu już się ciemno robi, ta gazrurka. Noga od stołu, tą sobie weźmiemy w związku z tym. Części metalowe. Dobra, ale my straciliśmy tutaj przez ten telefon, zostaliśmy wybici z rytmu. Bo my chcieliśmy tak naprawdę dotrzeć do zrzutu. Kurczę, tam jeszcze dach miałem spenetrować, trudno. Skrzynia, fantastycznie. A co to, aerozol na owady, papieroski, będzie co zapalić w dzisiejszym odcinku. Tak sobie spoglądam na czas, że chyba po tym zadaniu dzisiejszy odcinek będziemy kończyć. Zmysł przetrwania. Dobra, ja zapominam o nim. Dobrze, że gra podpowiada. Dosyć duży teren tutaj do przejrzenia. Aha, dobra, teraz wychodzimy tu z terenu. Też musimy przy otwieraniu zamków uważać, żeby nikt nas nie zaatakował. Dobra, poszło. Te skrzynie też są w różnych punktach. Brak miejsca w ekwipunku. Dobra, to co my musimy zrobić? Po pierwsze, ta rura. Jak się je rozmontowywało? Napraw, ulepsz, wybierz, stwórz, rozmontuj. Czyli L. Tak. No nie zostawimy takiego prezenciku. I dalej szukamy. Czy ja wiem, czy to dobry pomysł było? Sami wejdziemy w tą elektryczność jeszcze, a my tutaj musimy szukać przejść zrzutu. W śmietniczku coś ciekawego, pusty. Pytanie, czy my mamy szukać na ziemi, na budynkach? Sam już nie wiem, drodzy mili, gdzie mogli zostawić ten zrzut. Łap się, Crane. Dobra, ja wiem, że mam niewykorzystane punkty umiejętności. Dobra, może to zróbmy jeszcze. Za co? Za parkour, tak? Okej, wskazówka, świetnie. Rzut judo. Wślizg. Może wślizg. Tym razem. Części metalowe. Skrzynia. Tu więcej mam wrażenie, zanim my tą skrzynię znajdziemy, przetrzepiemy cały teren tak naprawdę. Dobra,
Już jesteśmy tak naprawdę na obrzeżu terenu. Tu jest jeszcze skrzynia, kurde. Zgnieś się, Crane. Fajnie, fajnie, tylko kurde, nie widzę tego zrzutu. Nie widzę, jakaś podpowiedź. Mówię, wszystko tu zbierzemy, tylko nie zrzut. Tylko nie zrzut, drodzy mili. Może mam złą taktykę na przeszukiwanie terenu. Poza terenem przeszukiwań. Więc drodzy mili, naprawdę przepraszam was, ale czy to tylko ja nie mogę znaleźć takiego zrzutu, czy co? Dawajcie znać może w komentarzach, jeżeli gracie w tą grę, czy też mieliście taki problem. Ten budynek się jakoś wyróżnia, ale no wspnij się. Rain. Nie po otwierane skrzynie. Dobra, ale co to nam daje? Zamknięte, no bo jakby mogło być inaczej, drodzy mili, wiecie co? Ja zrobię wam po prostu cięcie w tym miejscu i spotkamy się, jak odnajdę ten zrzut, kurde, bo już nie wiem. Jestem z powrotem, drodzy widzowie, wygląda, wszystko wskazuje, że to jest ten zrzut. Miejmy nadzieję, że ten będzie pełny. Pokonanie, dobra. Zbierzmy sobie z nich, ale co, on się tak rozpadł i już go nie zobaczymy w tym momencie, gdzie on chyba się rozleciał w całości. Ale widać, że ten zrzut był cały czas na widoku. Wystarczyło się rozejrzeć, trochę mój błąd i tu już chodziliśmy w tym miejscu. Znowu kontakt z GRE, czyżby jakiś plan, intryga? Crane here. I'm about to recover an antizin drop. Good, Crane. This offers us a new strategy. Time to turn your attention to Ryze. Listen closely. It's very possible that Ryze is our man. So if you find an airdrop containing antizin, destroy it. No nie, no czemu mamy ją niszczyć? You'll force interaction with Ryze. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. No nie, nie, myślałem, że się nie posłuchamy, GRE. Nie zniszczymy tej antyzyny, przecież ona jest tak bardzo potrzebna tym ludziom w wieży. Nam też zresztą. Jade, I'm at the airdrop. There's no antizin here. Done? Fuck! Alright. Get back here and be careful. The nightmares are awake. Zajebiście. Oj, przepraszam za słownictwo, ale jeszcze ciemno. Jezu, co to takiego? O kurde! W tą stronę my mamy iść teraz. Naprawdę musimy szybko ogarniać temat, bo jest tu strasznie niebezpiecznie. Kurde, i
już oberwaliśmy. Nie to, że jest tu ciemno, nie wiadomo jak. Trzeba skakać chyba gdzieś. Tylko, że ja nic tu nie widzę, drodzy mili, gdzie bym mógł wskoczyć. Znowu! Ej, puszczaj, puszczaj, puszczaj nas! Nie przeszkadzaj! Mamy większe towarzystwo. Kurde, wchodź, wchodź, wchodź! Szybko, szybko, Crane! Już niedaleko! No i niestety, drodzy mili, pierwsza śmierć, jak dobrze pamiętam, w tej grze. Mam nadzieję, że będziemy mogli uciekać od punktu kontrolnego. No, zobaczymy, jak to uda się, no ale przerażająca ta cała sytuacja. Nawet bliżej zaczynamy. Jest to jakieś pocieszenie w tym momencie. Dobra, ale jesteśmy w budynku, my musimy z niego wyjść sobie. Ja zapomniałem też włączyć na początku biegu latarki. To by może nam ułatwiło całość. No, muszę powiedzieć, nie jest to zbyt proste w tej grze. Jesteśmy na bezpiecznym obszarze. Fajnie, fajnie. Wszystko spoko. Którędy możemy wyjść stąd? No dobra, tu jeszcze mamy schody na górę. Kto buduje tak budynki, drodzy mili? Co my tu w szafce jeszcze zbierzemy? Gwoździe zdecydowanie bierzemy. Byśmy mogli w sumie ulepszyć naszą broń. Znaczy zreperować, nie ulepszyć. Dobra, i mam nadzieję, że te na mapie to są koszmary, tak? Znowu, kurczę, ja mam wrażenie, że czasami on się blokuje, Kraj. Nie wiem, czy jest sens w ogóle w tej sytuacji zdobywać te wszystkie, próbować przynajmniej. Bezpiecznej strefy, drodzy mili, na pewno w tym momencie nie ogarniamy sobie. Musimy jakoś uciec. Kurde, pełno ich tu, tych koszmarów, tak? Oni też jakoś bardziej ruchliwi, ci zombiacy, w tym momencie. Nasza wieża, tak? Kurde, w paszczę lwa mam wrażenie, że wyszliśmy w tym momencie. Okej, jesteśmy już. Co to był za odcinek, drodzy mili? Co to był za odcinek? No nie wierzę. Do kogo my mieliśmy się udać tutaj? Zginęliśmy śmierć, paczki nie mogliśmy znaleźć. Dobra, porozmawiajmy sobie jeszcze z Raisem? Nie Raisem. Kurczę, trzeba nauczyć się tych nazwisk, drodzy mili. No i jest ich za dużo, zdecydowanie. I made it in one piece. Now I know how Brecken must have felt running at night. It is no picnic. Gotta report to him and tell him I don't have any antizin. Dobra, kontynuujemy, Crane. Wiemy o co chodzi. GRS kazało nam zniszczyć wszystko. Cały zrzut antyzyny właściwie. Czym potrzebujemy tutaj światełka? No niekoniecznie. Dobra. Brecken, come on. I mean, we need antizin.
I know, but buying from Ryze? You can't be serious. For God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. No, we didn't discuss it. You just decided that I'll go. Jak zawsze, no wychylamy się. Co prawda jest to prykaz z BR. This guy has never seen my face before. Clean slate, right? Could you guys give Crane and me the room, please? You sure you're up for this? It has to be done, doesn't it? Well, I'm not gonna argue. Ryze's place is over here. Just find out what this will cost us and come back in one piece. No, muszę wam powiedzieć, ciekawie się zapowiada. Z Ryze'em się spotkamy. A w tym miejscu, po tym zadaniu, ja, drodzy mili, chciałbym się żegnać i przypominam o wbijaniu łapek w górę, oglądaniu filmu, subskrybowaniu kanału, aby zobaczyć kolejny odcinek. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.